Jesteśmy na Starym Mieście, po którym przychadzał się nieraz Józef Czechowicz, znany łasuch. I dziś pokażę Państwu, jak przygotować deser rachatłukum, którego miłośnikiem był poeta. Wacław Gralewski, lubelski poeta, przyjaciel Józefa Czechowicza, pisał w swoich wspomnieniach, że na początku XX wieku, mniej więcej po przeciwnej stronie kamienicy przy ulicy Kapucyńskiej 3, a zatem tej kamienicy, w której mieszkała rodzina Czechowiczów, w której Józef Czechowicz spędził dzieciństwo, znajdował się sklep kolonialny Złotarewów. Podobno wystawy sklepowe były tu zawsze imponujące. Można było na nich zobaczyć stosy owoców południowych, a także różne rodzaje chałwy i kolorowego rachatłuku. Zapewne Józef Czechowicz, będąc wtedy jeszcze dzieckiem, często do tego sklepu zaglądał, przynajmniej przez szyby wystawowe. Gralewski dodaje, że zapewne ten widok, obraz przedstawiający bogactwo, różnorodność smaków, był dla Czechowicza jako dziecka bardzo ważny, wręcz fascynujący. Zwłaszcza, że jak wiemy, dzieciństwo tego poety było pełne biedy i niedostatku. Przepis wydaje się dość prosty, będą bardzo takie przystępne składniki, natomiast pewna trudność polega na tym, że przepisy, które znajdziemy w starych książkach, są bardzo uproszczone i dość często za pierwszym razem taki deser może nam nie wyjść. Potrzebna nam będzie woda, jedna szklanka. Dodajemy 250 g cukru i wszystko podgrzewamy. Warto na początku mieszać, żeby dobrze nam się ten cukier rozpuścił. Gotowanie będzie trwało do momentu, aż cukier się rozpuści, a wszystko nam zgęstnieje. Myślę, że około pół godziny. Poeci lubelscy fascynowali się egzotyką. Była ona dla nich zapowiedzią czegoś nowego, niespotykanego. Jednocześnie to wcale nie było tak, że ta egzotyka przychodziła poprzez kinowe filmy, zdjęcia w kolorowych czasopismach. Z tego względu, że żyli w mieście wielokulturowym, które znajdowało się na przecięciu szlaków handlowych i te wszystkie wpływy orientalne w kulturze w jakiś sposób mniej lub bardziej wyrazisty Lublin dotykały. W latach międzywojennych bardzo często egzotyzm był traktowany jako forma reklamy. Kiedy grupy poetyckie urządzały wieczory czy spotkania, często na afiszach znajdowała się informacja o występie egzotycznych tancerek albo też ciemnoskórych muzyków. Jeden z wieczorów Reflektora, takiej grupy poetyckiej, która była najsilniej z Lublinem związana, był zapowiedziany przez Serba, który się nazywał Mahomet Hilmi Kulenowicz i samo to nazwisko miało być takim magnesem, które ze względu na pojawienie się na afiszu miało przyciągnąć jak największe rzesze publiczności. To była taka postać przez chwilę związana z Lublinem bardzo ciekawa, ale jednocześnie ten związek był sygnałem takich relacji Lublina i kultury lubelskiej z południem Europy. I śladami tej fascynacji południem Europy są wiersze poetów z okresu międzywojennego, jak również fascynacja Józefa Czechowicza kuchnią turecką. Kiedy masa nam zgęstniała, musimy wycisnąć sok z cytryny. Wystarczy nam jedna połówka. Wlewamy sok z cytryny. Uważamy, żeby nie wpadły nam tam pestki. I też sobie wszystko mieszamy. Ważne, żeby dobrze połączyły się wszystkie składniki. Kiedy mamy już wymieszany sok z cytryny, musimy zająć się teraz zagęszczeniem tego deseru. Do zagęszczenia deseru będzie nam potrzebna mąka ryżowa oraz woda.
Do mąki ryżowej dodajemy około 1/4 szklanki wody. Musimy to bardzo dobrze wymieszać, żeby nie było żadnych grudek. Kiedy mamy wymieszaną mąkę ryżową z wodą, dodajemy ją do naszej masy cukrowej. I teraz na bardzo wolnym ogniu musimy gotować naszą masę, żeby zgęstniała. Myślę, że około 40 minut. Musi nabrać bardzo gęstej konsystencji, dość gęstego budyniu. Warto co jakiś czas mieszać masę, żeby nie przewarła ani się nie przepaliła. Jak już wspomniałam, na wystawie w sklepie kolonialnym przy ulicy Kapucyńskiej wśród rozmaitych, różnorodnych smakołyków znajdowało się m.in. kolorowe rachatłukum. Przypomnijmy, że jest to przysmak orientalny, wschodni, uwielbiany przez Turków i Arabów. Podobno przepis na rachatłukum powstał na żądanie sułtana Sulejmana Wspaniałego, którego bolały zęby podczas gryzienia landrynek. Cukiernik sułtański wpadł na pomysł, aby do wywaru dodać krochmal, co rzeczywiście znacznie zmiękczyło ten roztwór. Świeże rachatłukum przede wszystkim jest bardzo miękkie, elastyczne, powinno po prostu rozpływać się w ustach. Masa zgęstniała, widać jak ładnie odchodzi od ścianek naczynia. I teraz musimy dodać aromat. W przepisie mamy aromat ananasowy, ale jeżeli nie dostaniemy akurat takiego zapachu, możemy dodać na przykład pomarańczowy czy cytrynowy. Dodajemy około 10 kropel aromatu ananasowego i znów wszystko bardzo dokładnie musimy wymieszać. Widać, jak masa zgęstniała. Musimy poczekać chwilę, żeby ostygła i przyłożyć ją na stolnicę. Musimy na stolnicę wysypać cukier puder. I wykładamy naszą masę. Widać, jak nasza masa zgęstniała. Już nam troszeczkę przestygła. Musimy ją sobie wyłożyć i nadać jej odpowiedni kształt. Możemy sobie zrobić taki prostokąt. Ważne, żebyśmy obsypywali ją cukrem pudrem, bo wtedy nie będzie nam przywierała ani do stolnicy, ani do szpatułki, czy łyżki, czy noża, którym będziemy sobie nadawać ten kształt. I taką masę, której nadajemy kształt, zostawiamy sobie, żeby zastygła. Możemy również tą masę cukrową wlać do jakiegoś prostokątnego czy kwadratowego płaskiego naczynia i zostawić na przykład na noc w lodówce. Wyobraźmy sobie Czechowicza pijącego kawę, delektującego się rozmaitymi smakołykami tureckimi, które bardzo lubił, na przykład rachatłukum czy baklawą. Mogłoby to mieć miejsce na przykład przy ulicy Świętoduskiej 10. Dlaczego? Ponieważ tam właśnie w latach 30. XX wieku znajdowała się lubelska cukiernia i piekarnia turecka. Cukiernia ta, w której pracowało kilku Turków, powstała w 1932 roku i od samego początku świetnie prosperowała. Miała bardzo dobrą opinię, była uwielbiana przede wszystkim przez dzieci ze względu na oferowane tu smakołyki. Co jeszcze można było nabyć w cukierni tureckiej? Między innymi
chleb z rodzynkami, obwarzanki z sezamem, baklawę po turecku i po sułtańsku. Przy czym specjalnością tej firmy była przede wszystkim aromatyczna kawa, oczywiście przyrządzana na sposób turecki. Ta masa ma taką żelową konsystencję, będzie się kleiła przy krojeniu, mimo tego, że jest schłodzona. Dlatego warto mieć sporo cukru pudrą, żebyśmy sobie mogli od razu te kawałeczki tym cukrem pudrem obsypywać i to będzie zapobiegało właśnie klejeniu się tej masy. Ona jest jeszcze dość taka ciągliwa, więc możemy sobie, jeżeli nam się na przykład zgniecie, nadać jej ładniejszy kształt. Koniecznie właśnie obsypujemy cały czas cukrem pudrem i nawet w naczyniu, w którym będziemy później sobie to przechowywać, warto dosypać tego cukru pudru i jeżeli wszystko wsiąknie, to warto również go dodawać. Mamy te kosteczki wszystkie już pokrojone. Jeszcze raz je obsypujemy cukrem pudrem. Nie będą się dzięki temu sklejały. I możemy sobie wyłożyć na talerzyk. Nasze rachatłukum jest już gotowe. Tradycja tego deseru sięga około XV wieku. Ja skorzystałam z przepisu XIX-wiecznego i polecam spróbować.